Witam Państwa serdecznie w kolejnej części naszego popołudniowego programu. Wraz ze mną w studiu jest kolejny nasz gość, profesor Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie ministrze. Witam pana, witam państwa. Wczoraj odbył się protest wolnych Polaków, protest przed budynkiem Sejmu, który później przybrał formę spontanicznego marszu pod kancelarię prezesa Rady Ministrów. Ten protest... Część ludzi prawicy, wiem to z rozmów, nazwijmy to kuluarowych, obawiała się trochę o frekwencję, czy frekwencja dopisze. No w tej chwili jesteśmy pewni, że ta frekwencja nie tylko dopisała, ale chyba nawet przekroczyła oczekiwania organizatorów, zważywszy jeszcze trudną sytuację komunikacyjną, środek tygodnia, godziny szczytu. I jakby pan minister skomentował? No, pora roku, pogoda nie najlepsza. No. Komentarz jest jedny, no bardzo piękna mobilizacja Polaków. Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim za tą postawę obywatelską, bo to była piękna postawa, taka postawa, która daje nadzieję nam wszystkim, jest świadectwem w trudnej sytuacji, w jakiej Polska się znajduje i wszyscy to widzimy. No, otoczenie zewnętrzne też niesprzyjające, z jednej strony wojna, agresywne państwa ze wschodu, z drugiej strony ten walec europejski, który w sposób oszalały niestety niszczy europejskie wartości, w jakimś sensie doprowadza także do erozji cywilizacyjnej. Z trzeciej strony mamy przecież od dawna kryzys kultury globalnej, więc sytuacja nie jest łatwa, a jednak można zachowywać się tak jak trzeba. Można demonstrować postawę obywatelską, mądrą postawę, która odnosi się do szacunku dla ojczyzny, dla wspólnoty politycznej i kulturowej, bo tu chodzi o te podstawowe wartości. Tu chodzi także o przyszłość przyszłych pokoleń i potrzebujemy takiej mobilizacji w przestrzeni publicznej. I bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, także moim wyborcom tutaj z Warszawy, bo przecież Warszawa też była obecna, mówi się, że autokary, że przyjechało dużo osób z Polski. Tak, cała Polska przyjechała, ale przecież nie zapominajmy także o warszawiakach, o naszych mieszkańcach zaglomeracji. A no właśnie, bo myśmy byli tam z kamerą, z mikrofonem. Przypomnijmy może kilka scen, kilka wypowiedzi z wczorajszego marszu. Czujemy się wolnymi obywatelami, mamy prawo tutaj manifestować przed Sejmem Rzeczypospolitej. Nie pozwolimy, żeby był ignorowany głos 10 milionów, ponad 10 milionów Polaków. Nasz głos jak najbardziej jest tutaj silny. Przeciwiamy się aresztowaniu pana ministra Mariusza Kamińskiego i pana ministra Macieja Wąsika. Uważamy, że są więźniami politycznymi i są nielegalnie po prostu aresztowani w Pałacu Prezydenckim. Przede wszystkim to jest protest wolnych Polaków i chcemy pokazać, że Polska jest krajem patriotycznym i wolnych Polaków, właśnie tak jak pan powiedział. Przede wszystkim protestujemy przeciwko opresyjnym władzom. Właśnie widzimy tą piękną postawę. Ja myślę, że dwie rzeczy takie podstawowe są dla nas. Pierwsza to jest to, że musimy wzmacniać i budować więzi pomiędzy nami, to znaczy pomiędzy tą opcją, która jest świadoma i zagrożeń, i świadoma jest tego, co dla Polski jest najważniejsze, to dla nas jest najważniejsze, bo przecież to nie jest tak, że my mamy jakieś wyidealizowane wartości na myśli. One są także pragmatyczne, bo wspólnoty narodowe po to funkcjonują, po to się wzmacniają, żeby realizować interesy każdego z nas, indywidualne, rodzinne, lokalne. A z drugiej strony naszym zadaniem jest także wychodzenie z tym przesłaniem do innych, do tych, którzy no, w tych ostatnich wyborach akurat zagłosowali być może na trzecią drogę czy na PSL, gdzieś tam błądzą. No niestety trochę ich było, bo w sensie koalicyjnym te wybory przegraliśmy. I trzeba tych ludzi przekonywać, bo my mamy argumenty. Polska, która nie będzie zogniskowana wokół wartości patriotycznych i suwerennościowych, nie ma szans w Europie, nie ma szans na świecie. Będziemy wtedy pełnili rolę podrzędną. No, te nasze elitki, które znamy doskonale z czasów całego trzeciego
III RP, ale przecież one się wywodzą w olbrzymim stopniu z PRL-u. One sobie dadzą radę, bo będą u stołu pańskiego podawali do stołu. Natomiast dla społeczeństwa, dla wspólnoty to jest tragedia. No to są też paragi. To tak, jest... Historia uczy nas tego, że bycie peryferium nigdy nie jest dobre dla mieszkańców tym bardziej peryferium. W naszym położeniu, no że to są prawdy geopolityczne od dawna przez naszych największych przywódców zdiagnozowane. Polska musi się wybijać na suwerenność, musi dbać o swoją moc i niezależność. I to się jedynie opłaca, to jedynie daje nam szansę. No chociażby w tej sytuacji zagrożenia. Nie wiadomo, co będzie z NATO, nie wiadomo, jak będzie się nowy prezydent amerykański zachowywał. Najprawdopodobniej Donald Trump. I my musimy być samodzielnym państwem, bo wtedy jesteśmy partnerem także dla największych na świecie. Panie ministrze, w tych wypowiedziach uczestników wczorajszego protestu pojawiły się wątki, które później były już przez komentatorów rozwijane. Rozwijane są też dzisiaj. Wątek dwóch wciąż przetrzymywanych w areszcie posłów Prawa i Sprawiedliwości, byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, że to był bardzo silny impuls dla zwiększenia frekwencji na tym wczorajszym proteście. Pan prezydent zdecydował się uruchomić ponownie całą procedurę ułaskawienia, tak, bo to jest istotne. Dzisiaj odniósł się do sprawy pan minister sprawiedliwości, pan profesor Adam Bodnar, między innymi nasza reporterka zadała mu pytanie, co dalej z dwoma posłami, czy oni zostaną wypuszczeni, jak, kiedy, i może przywołajmy samo pytanie i odpowiedź pana ministra. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Dzień dobry. Panie ministrze, bardzo chciałabym dopytać o termin, bo o ile akt łaski i procedura ułaskawienia różni się od siebie i w tym pierwszym przypadku jest 60 dni, tak tutaj ta decyzja mogłaby zapaść bezzwłocznie. Dlaczego właśnie w tym przypadku, kiedy mówimy o proteście głodowym, no, te analizy trwają tak długo? No i pytanie do pana, panie ministrze, jak długo one będą jeszcze trwały, zważając także na to, że najbliższe posiedzenie Sejmu we wtorek. Tak jak powiedziałem, to znaczy analizujemy akta, podejmiemy decyzję w odpowiednim terminie. Uważam, że nie należy takich decyzji podejmować pochopnie. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Michał Gołębiowski, TVN24. No, ta odpowiedź się wpisuje w obecną politykę władzy. Ta polityka polega na steroryzowaniu społeczeństwa. To jest ich główny cel. Oni dlatego łamią prawo, dlatego pokazują tak demonstracyjnie, że no, między innymi właśnie mogą uwięzić ludzi, którzy rozpoczęli w Polsce na serio walkę z korupcją, którzy mają olbrzymie zasługi, jeżeli chodzi o uporządkowanie polskiego państwa, bo te wszystkie państwa postkomunistyczne, a Polska taka jest, no mają ten garb straszliwy zdemoralizowania struktur podziemnych różnego typu, mafii, oligarchów, no, olbrzymich zaległości kulturowo-moralnych, można tak powiedzieć. I myśmy niestety taki start mieli po PRL-u. To jest zupełnie oczywiste, puste owłaszczenie nomenklatury. I żeby ale sądy miały się same oczyścić. No to jest niestety, no tak, to jest niestety błąd wielu naiwnych, ale naiwnych na granicy niestety no, wielkiej szkody dla państwa polskiego. No, profesor Strzembosz jest tutaj przykładem tego niestety. I autorem tego powiedzenia. Tak, i autorem tego powiedzenia. Może nas naiwnych było więcej wtedy przy okrągłym stole, w czasie tamtego momentu, kiedy cieszyliśmy się z tego, że można komunizm obalić, chociaż właśnie połowicznie. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że nasi koledzy nas oszukają, że zdradzą nas, krótko mówiąc, no, także moi koledzy, którzy pójdą później na układy, czy już wtedy byli ułożeni z komunistami. I to jest niestety to nieszczęście, które w tej chwili też rzutuje na sytuację polską. Więc wracając do tego, no w tej chwili mam taką sytuację, że władza faktycznie
chce demonstracyjnie złamać kręgosłup społeczeństwa. Chce te 10 milionów, na pewno 7,5, ponad 7,5, które głosowało na Zjednoczoną Prawicę, ale także przecież były inne opcje, które nie są w tej chwili w koalicji rządzącej, są także niegłosujący, więc te miliony ludzi no, są traktowane jako zakładnicy działań tej władzy. My mamy być posłuszni. My nie mamy prawa w zasadzie żadnego. No, demokracja ma to do siebie, że każdemu oferuje pewne prawa i gwarantuje pewne prawa. No, tu wyraźnie widzimy, że tak nie jest. Możemy sektorowo to, ja mógłbym dużo powiedzieć w tej chwili, co się wyprawia w kulturze poza kneblowaniem mediów i przejęciem. Już wiemy przecież, od początku wiedzieliśmy, że bezprawnym przejmowaniem mediów publicznych, ale Sienkiewicz w tej chwili niszczy inne instytucje kultury. I jako pierwsi my, właśnie Telewizja Republika, poinformowaliśmy o odwołaniu dyrektora Zachęty, doktora Janusza Janowskiego, całkowicie pod zupełnie absurdalnymi argumentami, powodami. No, to jest demonstracyjny rewanż czy zemsta na człowieku, który jest niezależny od mainstreamu, który poprzednio dominował, ale człowieku, który jest popierany przez bardzo dużą część środowiska plastyków i artystów. Nagłośniony był list 10 bodajże, owszem, niektórzy z nich bardzo wybitni malarzy, którzy protestowali przeciwko tej wystawie, która w tej chwili w Zachęcie jest. Lećcie państwo do Zachęty, bo ona jeszcze jest, chyba do połowy lutego. Świetna wystawa przeglądowa polskiego malarstwa. Dla każdego coś naprawdę na wysokim poziomie, bo 140 artystów, z których 10 zaprotestowało tam, że nie życzy sobie brać udziału, a ich dzieła zostały sprzedane do Zachęty, więc Zachęta ma prawo wystawiać. Natomiast nikt nie mówi o tym, że 55 innych artystów, którzy tam są, wielu profesorów akademickich, poparło z kolei no właśnie to, że wreszcie w Zachęcie są takie duże, przeglądowe wystawy malarstwa. To nie znaczy, że Zachęta ma tylko przedstawiać, prawda, no takie wielkie, przeglądowe wystawy malarskie czy inne, ale, bo może też przecież i robi inne autorskie, no mamy Nowosielskiego, w tej chwili druga wystawa Jerzy Nowosielski, no też przecież no, nie trzeba zachęcać. No polecam. To jest praca właśnie odwołanego dyrektora. Panie profesorze, nad kwestią sztuki w Polsce, kultury w Polsce trzeba się będzie oddzielnie pochylić w oddzielnym naprawdę programie. Jest demolka. Warto będzie o tym porozmawiać. Natomiast co do tych naszych postaw obywatelskich, praw obywatelskich, pamiętajmy, że prawo do protestu jest jednym z naszych praw zapisanych w Konstytucji i dzisiaj o godzinie 18 przed aresztem śledczym w Radomiu będą protestowali ci, którzy nie zgadzają się z takim właśnie rozwiązaniem, jakie jest przez między innymi ministra sprawiedliwości i profesora Adama Bodnara proponowane. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. To jest arogancja władzy, która no, zdecydowała się na to, żeby wsadzać do więzienia ludzi, którzy walczyli z korupcją. Mamy więźniów politycznych w Polsce, mamy standardy białoruskie. Nie możemy się na to godzić. A już za chwilę wracamy z kolejnymi programami, kolejnymi rozmowami w Telewizji Republika.